Cześć, tutaj Rufi, a przed Wami 7 wskazówek dla nowych i średnio zaawansowanych graczy w Genshin Impact. Zapraszam. Tip numer 1. Nabijanie rangi Adventure. Po jakimś czasie nabijanie rangi Adventure zaczynają sprawiać problemy, dlatego dobrym pomysłem jest robienie Story Mission, za które dostajemy niemałą ilość XP. Aktualne Story Mission zawsze możemy sprawdzić w książce, w naszym podręczniku. Tip numer 2. World Quest. World Questy znajdziemy na mapie świata. Są to misje poboczne, za które dostajemy niemałą ilość XP do naszej Adventure Rank. Questy te znajdziemy podczas eksploracji świata. Natomiast mapę ze wszystkimi questami zostawię dla Was w opisie tego filmu. Tip numer 3. Daily misje dla Gildii. Po wejściu do miasta po lewej stronie przy schodach znajduje się budka, w której przedstawicielka gildii ma dla nas misję do wypełniania. Raz dziennie możemy dla niej zrobić parę wyzwań, za które dostaniemy XP i nagrody. Warto to robić. Tip numer 4. Uzupełnianie podręcznika. W podręczniku znajdziemy wyzwania, które warto zrobić. Pozostaniemy za nie XP lub nagrody. Za wypełnienie każdego rozdziału w podręczniku dostaniemy dodatkowe nagrody. Warto to robić, bo wyzwania są banalnie proste. Czasami polegają na znalezieniu paru skrzynek lub gotowaniu posiłku. Tip numer 5. Ubijanie bossów. Na mapie znajdziemy sporo lokacji, w których znajdziemy mini bossów. Ubijanie ich jest wartościowe z tego względu, że wypadają z nich przedmioty, które możemy wykorzystać do ulepszania ekwipunku. W podręczniku znajdziemy też informację, który boss posiada przedmioty, które są potrzebne nam do ulepszenia ekwipunku. Link z mapą i lokacjami, w których znajdują się bossowie, zamieszczę w opisie tego filmu. Tip numer 6. Abyssal Domain to nic innego jak lochy, dungeony, po których ukończeniu dostajemy ekwipunek, materiał do ulepszania i oczywiście dużą porcję XP. Pierwsze z nich odblokowujemy poprzez misje główne w kampanii. Następnie będziemy mieć dostęp do wszystkich, które znajdują się na mapie. Oczywiście mapa w opisie filmu. Tip numer 7, ostatni, lecz nie mniej ważny. Podczas ekspienia naszej Adventure Rank, podczas wykonywania misji dla gildii, levelowania, wbijania expa, za każdy level w gildii dostaniemy nagrodę, m.in. Fragile Resin. Jest to bardzo przydatny i potrzebny materiał, który przyda nam się w późniejszych etapach gry. Osobiście polecam nie wykorzystywać go aż do poziomu 30 lub 35 Adventure Rank. W późniejszych etapach gry ten materiał bez wątpienia przyda się do wbijania leveli. Jako bonusowy tip dodam instrukcję obsługi mapy, którą zamieściłem w linku poniżej filmu. Pierwszą rzeczą, którą możemy zrobić, to kliknięcie przycisku Hide All, następnie poniżej wybranie rzeczy, które nas interesuje. Dajmy na to lokację bossów i wtedy możemy to sprawdzić. To wszystko na dziś, dzięki za oglądanie. Dajcie znać w komentarzach, jaką postacią lubicie grać w Genshin Impact. Ja osobiście uwielbiam Venti za jego ataki obszarowe i łatwość eksploracji mapy. Dzięki, hej.